podcast serii WarNews.pl oraz Zła Ambasada. Geopolityka, militaria, konflikty. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem osoba, której użytkownikom polskiego Twittera przedstawiać nie trzeba. Jest z nami Artur Micek, którego analizy z frontu obserwujemy niemal od lutego. Witam cię serdecznie, Arturze. Witam serdecznie wszystkich. Arturze, od dwóch dni żyjemy informacjami z Dniepru dotyczącymi oczywiście barbarzyńskiego ataku Rosjan na budynek mieszkalny na wschodzie Ukrainy, ale co w ostatnich dniach działo się na froncie? Interesuje nas przede wszystkim Soledar, co tam się dzieje, bo już wojna informacyjna między stroną ukraińską a rosyjską trwa. Rosjanie twierdzą, że Soledar został zdobyty, Ukraińcy twierdzą, że nadal się bronią. Jak to wygląda naprawdę i co dziś możemy powiedzieć na temat sytuacji w tym rejonie? I obecnie możemy powiedzieć, że Rosjanie przejęli już na ten moment około 95% granic administracyjnych Soledaru. Tak naprawdę Ukraińcy dzisiaj stracili prawdopodobnie, to jest więcej niż prawdopodobnie, kopalnię numer 7, która znajdowała się tam po wschodniej stronie linii kolejowej, więc ją stracili, wycofali się na wschodnią stronę linii kolejowej, gdzie tak naprawdę w ostatnich zabudowaniach się bronią, plus na północ od tej kopalni numer 7 jeszcze utrzymują obszar stacji kolejowej i tam bronią się bardzo twardo, więc tak naprawdę Rosjanie, można powiedzieć, że te 90-95% miasta już kontrolują, poczynili kolejne postępy. Ukraińcy z jakichś bliżej nieokreślonych powodów bronią się, nie kontratakują, tak jakby albo po prostu prowadzili działania już takie opóźniające na tych ostatnich tam kilkuset metrach tej przestrzeni po wschodniej stronie linii kolejowej w Soledarze, albo po prostu są już też wyczerpani tą wojną, albo mają jakiś inny pomysł na rozwiązanie coraz większego zagrożenia, jeśli chodzi o możliwość otoczenia operacyjnego, nie fizycznego, ale operacyjnego Bachmutu. Więc stan na razie naszej wiedzy jest taki, że Ukraińcy systematycznie na północy tracą teren, ale nie ma mowy o ani przełamaniu frontu ukraińskiego, ani jeszcze o okrążeniu operacyjnym Bachmutu, ani tym bardziej nie ma mowy o tym, że strona ukraińska nie ma siły, żeby dalej powstrzymywać te ataki rosyjskie, bo ponieważ gdyby tak było, to Rosjanie nie posuwaliby się w tak wolnym tempie przez ten obszar Soledaru. Arturze, a co z tymi doniesieniami grupy Wagnera? Bo oni niemal codziennie chwalą się nowymi materiałami w rosyjskich mediach. My znamy jakieś informacje, pojawiły się pierwsze wstępne jakieś dane o dość dużych stratach rosyjskich. Czy ty masz jakieś dane co do ilości poległych rosyjskich żołnierzy i ukraińskich oczywiście właśnie w tym rejonie? Danych nie mam i raczej nikt, kto trzeźwo patrzy na tę sytuację, nie będzie rzucał takimi danymi, ponieważ nie da się tego zweryfikować z tego względu, że no tutaj jest strefa najcięższych działań prowadzonych na całym froncie rosyjsko-ukraińskim. Nie ma tam za bardzo mediów, nie ma też zbyt dużo tych materiałów związanych z nagraniami, czy to z dronów, czy z obecnością dziennikarzy, więc w mojej ocenie nie są to na pewno straty ani małe dla strony ukraińskiej, ani małe dla strony rosyjskiej, przy czym oczywiście biorąc pod uwagę sposób działania tutaj i Ukraińców, i strony rosyjskiej, wydaje mi się, że Rosjanie mogli te straty mieć rzeczywiście 2-3 razy większe niż strona ukraińska, szczególnie jeśli chodzi o zabitych. Ale jakie to są liczby? Nie wiem. Kwestia ostatnich dwóch tygodni, stawiam, to jest wróżenie z fusów, że po stronie ukraińskiej mamy 2000 zabitych i rannych, po stronie rosyjskiej być może w okolicach 6-7 tysięcy zabitych i rannych, ale to jest wróżenie z fusów. W ciągu ostatnich dwóch tygodni. Artur, patrzymy na twoje mapy, których też oczywiście zachęcamy państwa do śledzenia map Artura, które są u niego udostępniane. Arturze, spójrzmy troszeczkę na Soledar w takiej, powiedzmy, dla Ukraińców złej perspektywie. Ten Soledar pada, co w takim razie później? Mamy jakieś kolejne linie obrony, jak Ukraińcy są przygotowani i co według ciebie, według Artura Micka w najbliższych dniach może nas czekać w tym rejonie? Mamy jeszcze tak naprawdę dwie linie obrony. Pierwsza linia obrony, o którą już zaczynają się walki, to jest właśnie umocnienia ciągnące się wzdłuż linii kolejowej i wzdłuż rzeki Bachmutka.
plus wzgórza, które znajdują się bezpośrednio na zachód od tych strefy rzeka i linia kolejowa. To jest ta pierwsza strefa obrony w chwili obecnej. Druga strefa obrony jest cofnięta o około tam 4 do 8 kilometrów i oparta o kolejne zabudowania wiejskie i dość wysoko położone wzgórza względem właśnie i Soledaru i względem rzeki Bachmutki, gdzie Rosjanom będzie bardzo, bardzo ciężko wdrapać się na te wzgórza, ponieważ Ukraińcy z nich mają wgląd tak naprawdę aż pod sam Soledar, więc każdy atak rosyjski będzie przebiegał przez otwarty teren i będzie narażony na wszelki możliwy ogień, czy to z broni maszynowej, PPK, czołgów, no, wszystkiego, co tylko Ukraińcy będą w stanie rzucić do walki, więc z jednej strony Ukraińcy stracili Soledar i stracili tę północną, tak północny klin, który zabezpieczał Bachmut. Z drugiej strony nie oznacza to jeszcze problemu z obroną tego Bachmutu. Czarny scenariusz jest taki, że Rosjanie przełamują tą strefę obrony wzdłuż linii kolejowej, poszerzają ten wyłom wzdłuż linii kolejowej na północ, stronę Siewierską i na południe, stronę Bachmutu, ale nie próbują jeszcze domknąć tego kotła od północy, tego bachmutskiego. A drugie skrzydło ich uderzenia z regionu opytnego przebija się tam południowymi tymi wioskami położonymi na południe od Bachmutu i próbuje wyjść na Czerwony Jar, czy jakoś tak się tak nazywa ta miejscowość. Wtedy tak rzeczywiście to byłby duży problem, bo jedyne drogi zaopatrzeniowe do Bachmutu byłyby w zasięgu ognia broni maszynowej strony rosyjskiej, co doprowadziłoby do bardzo poważnych konsekwencji, jeśli chodzi o obronę samego Bachmutu, bo trasy zaopatrzeniowe by biegły praktycznie jakimiś leśnymi albo polnymi drogami, to tutaj Ukraińcy musieliby bardziej chyba nocami dowozić to zaopatrzenie i jakikolwiek ruch byłby już bardzo ryzykowny, więc Ukraińcy z tego powodu trzymają w odwodzie elementy trzech brygad pancernych, bo w razie przerwania tego frontu wzdłuż tej linii kolejowej, która biegnie i na północ, i na południe Bachmutu i stanowi ten rdzeń obrony ukraińskiej, to dojdzie do walk już nie stricte piechota, tylko bardziej do walk jednostek pancerno-zmechanizowanych na tych otwartych obszarach. Ja powiem tak, sytuacja jest naprawdę ciężka i Rosjanie zdobywają pierwsze też zabudowania Bachmutu po jego wschodniej stronie. To jest już potwierdzone materiałem wizualnym, że trwają walki o poszczególne domy już we wschodniej części Bachmutu, ale Rosjanie w chwili obecnej kontrolują, jeśli chodzi o miasto Bachmut, może z 15%, licząc strefę przemysłową. Reszta jest w rękach ukraińskich. Jeśli Ukraińcy na północy i na południu utrzymają te rubieże obronne na flankach, nie ma zagrożenia dla tego miasta. Pytanie jest inne. Pytanie jest takie, dlaczego Ukraińcy w ostatnim czasie praktycznie powstrzymali się od jakichkolwiek kontrataków. Moje sugestie są dwie. Albo są bardzo wyczerpani, co nic na to nie wskazuje tak naprawdę, albo przygotowują jakąś operację zaczepno-ofensywną, której celem będzie neutralizacja rosyjskich sukcesów pod Soledarem. Jaki to może być cel? Mi się wydaje, że być może uderzenie klasyczne po prostu z regionu Siewierska i Spirne na południe, czyli uderzenie z tych wzgórz w regionie miejscowości Wesołe na Soledar albo na jego wschodnią część, czyli zmuszenie Rosjan znów do odwrotu z całego Soledaru. Czy tak się stanie? Nie wiem. Ukraińcy dla mnie w ostatnim czasie zachowują się dziwnie, tak jakby albo coś szykowali, albo rzeczywiście mają tak duże straty, co w mojej ocenie no, na pewno nie ma miejsca, bo mamy tam ekwiwalent 13 brygad, przy czym te brygady nie walczą w całości, tylko każda brygada wysyła na front jedną grupę bojową, czyli jeden batalion albo dwa bataliony maksymalnie, te jednostki się rotują. Nie ma też przytłaczających materiałów filmowych, zdjęciowych, pokazujących no, potężne straty sprzętowe i ludzkie po stronie ukraińskiej. Te straty są duże, jak na siły, jakie tam są zaangażowane, ale to jest nadal tylko kilka procent całego potencjału ukraińskiego, jaki tam jest zaangażowany. Więc pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Tego nie wiem, może się dowiemy w ciągu najbliższych kilkunastu dni, bo dla mnie wydaje się, jakby Ukraińcy wycofali sporo sił z tego regionu. Pytanie, w jakim celu? Gdzie?
Artur, a nie możemy postawić też tezy, bo z taką opinią się też spotkałem, że tak zacięta obrona tego obszaru powoduje tak duże straty po stronie rosyjskiej, że tak naprawdę Ukraińcy chcą nieco wykrwawić Rosjan, a Rosjanie znowu traktują Soledar i Bachmut taki ich punkt honorowy, tak powiedzmy w takim ich mniemaniu taki Leningrad czy Stalingrad, tak? Nie patrzą tak naprawdę za straty, bo z taką opinią wśród naszych kolegów, komentatorów też się spotkałem. Znaczy, ja popieram tę opinię. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Rosjanie od początku tej wojny kładli nacisk na zdobycie Słowiańska i okolic i systematycznie robią co mogą, żeby ten cel uzyskać. Operacja pod Izium się nie udała, obrona Łymania, która mogła zwiększyć szanse na podobne wyjście w region Izium, zakończyła się fiaskiem. W chwili obecnej ledwo co bronią Kreminnej, więc na północy mają straconą szansę podejścia do Słowiańska, próbują jedyny sensowny kierunek, czyli właśnie Bachmut i Siewierz, po to, żeby wyjść na Słowiańsk, ale no, po drodze mają jeszcze przed sobą kilka dość bardzo ważnych i trudnych do pokonania przeszkód terenowych po stronie ukraińskiej, czyli bardzo wysokie wzgórza, całe szeregi wsi, które już od dawna były umacniane, więc tutaj postęp strony rosyjskiej może być podobny, jak był do tej pory, czyli w 10 miesięcy pokonali od 15 do 36 km. Jak tak się można policzyć, zależy, który obszar frontu patrzymy. Więc do Słowiańska, przy takim zaangażowaniu strony ukraińskiej, przy tych umocnieniach, jakie tam Ukraińcy budowali tak naprawdę od 2014-2015 roku, stawiam, że może dojdą gdzieś na wiosnę. To chodzi właśnie stronie ukraińskiej, żeby wykrwawić te siły rosyjskie, żeby Rosjanie myśleli, że mają inicjatywę, bo zobacz, co się dzieje. Nigdzie Rosjanie nie atakują. Nigdzie, tylko w Bachmucie. To znaczy, że tylko tam jeszcze mają inicjatywę. To jest też wiązanie rezerw ukraińskich, ale no nie oszukujmy się. Duża część sił ukraińskich nie jest zaangażowana w działania pod Bachmutem. I duża część sił ukraińskich ma czas i możliwości, żeby odtwarzać swoje zdolności tutaj operacyjne. Rosjanie na pewno tracą dużo żołnierzy, na co pokazują nawet jakieś filmy z dronów czy zdjęcia, gdzie widać naprawdę bardzo, bardzo dużo poległych rosyjskich żołnierzy. I może rzeczywiście to jest na rękę stronie ukraińskiej, tylko pytanie jest teraz znów takie. Taka twarda, uporczywa obrona, w mojej ocenie, musi mieć też inny cel niż tylko wykrwawianie tzw. mobików i wagnerowców. Bo sama obrona dla obrony mija się z celem. Pytanie, co jest efektem końcowym tej obrony? Czyli czy jest to jakaś ukraińska duża kontrofensywa? Czy jest to po prostu wykrwawienie sił rosyjskich do tego stopnia, żeby ten front wszędzie zamarł? Wiesz co, ja patrzę na to też trochę, bo to też obserwowaliśmy, przecież śledziliśmy u Ciebie i u nas na profilu te informacje, które tak naprawdę docierały z rosyjskich mediów, już tych oficjalnych, bo przecież grupa Wagnera już 2 dni temu się chwaliła, że będzie ogłaszać na następny dzień tak naprawdę ilość ukraińskich jeńców wziętych w kocioł. Potem mieliśmy informacje państwowych agencji o tym, że Soledar pada. Dzisiaj Władimir Putin mówi, że wszystko idzie zgodnie z planem. I skąd to? Czy ten Soledar jest naprawdę taką solą wokół Rosjan, że oni muszą go zdobyć tak naprawdę każdą możliwą, możliwymi stratami, byle ten sukces odnieść? Czy tak naprawdę skupiają się na, tylko, nie wiem, grupa Wagnera, bo tam przecież zagłębiając się w ten temat, to też mieliśmy tą wojnę, tak, już pojawiły się nawet już w ukraińskiej i zagranicznej mediach informacje, że tak naprawdę dowództwo Wagnera jest zainteresowane jakimiś stołkami w Ministerstwie Obrony Rosji. Czy tu też, nie wiem, mamy jakiejś takiej, powiedzmy, gry politycznej z jednej strony, bo zresztą to, co obserwujemy na twoich mapach, no południe tak naprawdę stoi, północ, no to patrząc na północ, to tak naprawdę oprócz informacji dzisiejszej o zaminowaniu przez Ukraińców tych terenów granicznych z Białorusią i ogłoszeniu przez Białorusinów tych ćwiczeń lotniczych i tam jakichś materiałów wypływających z kolejnymi, powiedzmy, transportami kolejowymi jakiegoś sprzętu, to tak naprawdę nie dzieje się tak naprawdę teraz nic. I Ukraińcy sami mówią, że dla nich to na ten moment Soledar to jest ich takie Verdun, tak? Jest dla nich rzeczywiście takie Verdun, przy czym Rosjanie tak naprawdę już zdobyli ten Soledar.
tam te 5%, no to już jest, no sam wiesz, to jest tylko 5% i generalnie można powiedzieć, że odnieśli sukces. Może tak być, że Wagnerowcy potrzebowali jakiegoś sukcesu. Ja tutaj tego nie neguję i była taka nagonka na tych dowódców w polu, żeby po prostu osiągnąć sukces za wszelką cenę. I tak to też wyglądało, bo zauważ jedną rzecz. Atakowane było cały czas to miasto w momencie, gdy wszystkie inne kierunki albo stały, albo dalej stoją, więc atakowali też tam głównie Wagnerowcy, przede wszystkim Wagnerowcy i chwilami WDW. W mojej ocenie obiecane było Rosjanom, że Donbas, czy tam, że Bachmut będzie zdobyty do końca stycznia i Rosjanie potrzebują sukcesu. I to jest dla mnie główny powód tych działań sołtarzy. Rosjanie potrzebują jakiegokolwiek sukcesu, ponieważ faktem jest to, że od czerwca nie odnieśli żadnego sukcesu, jeśli chodzi o zajmowanie miasta o większego niż 5-6 tysięcy mieszkańców. Chwalili się zajęciem Opytnego, ale Opytne to jest małe osiedle składające się tam, nie wiem, ze 100 domów i bloków. Żaden sukces. Zdobyli Sołedar, chwalą się tym Sołedarem, chociaż niezbyt mocno i kładą nacisk na to, żeby zdobyć ten Bachmut, czyli zdobyć w końcu coś, co pozwoli propagandzie rosyjskiej odwrócić ten prawie półroczny trend, że są cały czas w defensywie albo przegrywają. Nie odniosą rasy, że szybko od tego sukcesu. Dwa, może być sytuacja taka, że zdobędą Sołedar, ale stracą większe miasto, czyli Kreminną. Artur, ja jeszcze patrzę na koniec naszej rozmowy o Sołedarze na temperatury, bo to też przecież istotna informacja. Parę dni temu jeszcze obserwowaliśmy temperatury minusowe, ale patrzę taką prognozę nieco dłuższą, długoterminową, no to niestety, a czy może stety, czy niestety, to są temperatury cały czas na plusie. Jak na działania wojenne w tym rejonie wpływa temperatura, bo obserwujemy coraz więcej materiałów na ukraińskim telegramie o po prostu wielkim bagnie w tym rejonie, tak? I czy to też, no na pewno wpływa na działania zarówno strony rosyjskiej czy ukraińskiej. No w chwili obecnej to ewidentnie będzie pomagać stronie ukraińskiej pod Bachmutem, bo tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, jeśli Ukraińcy stracą teraz tę linię obrony na linii kolejowej na północ i na południe od Bachmutu, będą musieli nacierać w otwartym terenie. Nacieranie samą piechotą w otwartym terenie to jest prezent dla Ukraińców. Nacieranie czołgami w takim terenie. Wystarczy przypomnieć, co się działo pod Pawliwką, gdy nacierali właśnie w Błocie. Jak wszystkie czołgi i bojowe wozy piechoty były rozstrzeliwane przez artylerię ukraińską. Więc na pewno to utrudni działania w tym w regionie frontu. Utrudni też zaopatrywanie, szczególnie stronie nacierającej, z tego względu, że no, ona idzie po tej infrastrukturze, która jest już po walkach, jest zniszczona, jest uszkodzona, jest rozjechana też przez jedne i drugie siły. Więc to na pewno utrudni działania rosyjskie. Odnośnie stanu pogody, no to są różne prognozy, ale cały czas w tym regionie, przynajmniej Swatowa, Lisyczańska, to zapowiadane są tam poza małym incydentem na plusie, jak będą temperatury, to od końca stycznia do połowy lutego prawie cały czas mrozy. I to jest jedyny obszar Ukrainy, gdzie ta ziemia będzie skuta rzeczywiście podobno, chyba że to się za chwilę zmieni. Ale w pozostałych obszarach rzeczywiście błoto, błoto, jeszcze raz błoto i błoto w tym wypadku jest przybliżeńcem strony ukraińskiej. Na koniec naszej rozmowy jeszcze północ, bo doskonale wiemy, że na południu za bardzo nie mamy tak naprawdę na ten moment co komentować. Co według Artura Micka może przynieść ewentualne zagrożenie z Białorusi? Czy takie zagrożenie w ogóle może wystąpić wbrew temu, co coraz częściej, coraz większa ilość komentatorów mówi, że możemy się spodziewać jakiegoś ataku ze strony Białorusi? Czy według Ciebie to jest realne? Ja powiem Ci tak, jeszcze parę miesięcy temu byłem sceptykiem, jeśli o to chodzi, ale ostatnie zdarzenia, jakie mają miejsce na terenie Białorusi, plus wizyty Łukaszenki w Rosji, vice versa Putina w Mińsku, plus coraz większa koncentracja sił rosyjskich, które nadal są jednak bardzo małe, to trzeba też wspomnieć, plus ciągłe przygotowania strony białoruskiej do mobilizacji wskazują na to, że to zagrożenie
jest realne, co nie znaczy, że jest wysokie w chwili, na ten moment. To raz. Dwa. Nie spodziewałbym się w styczniu ani w lutym działań ofensywnych ze strony Białorusi i Rosji na kierunku północnym, przede wszystkim ze względu na warunki raz, że pogodowe, dwa, terenowe, czy nie są jeszcze gotowi do takiej operacji ofensywnej. My tam nie mamy zgrupowań ofensywnych, które byłyby w stanie przełamać ukraińskie linie obrony, które były rozwijane od prawie roku już, to raz, a dwa, po przełamaniu tych linii obrony uzyskać tak zwane powodzenie operacyjne, czyli zająć strategiczne miasta i punkty położone w głębi terytorium Ukrainy. Tego na razie nie ma. W mojej ocenie takie stricte przygotowania od mobilizacji do rozpoczęcia ataku ze strony Białorusi i Rosji to będzie około 2 tygodnie czasu i Ukraina też będzie miała czas, żeby się przygotować na stricte już samą tą bitwę. Pogoda na razie jest dużym sprzymierzeńcem strony ukraińskiej na północy i to się za wiele na razie nie zmieni, czyli błoto, bagna, rozlewiska, wszędzie obecna woda, plus Ukraińcy stworzyli bardzo gęstą sieć fortyfikacji polowych, fortyfikacji już nawet żelbetonowych, pola minowe powysadzali w szereg mostów, wiaduktów i tak dalej, i tak dalej. Nawet ostatnio był ciekawy artykuł o pomocy bobrów, jakie czynią szkody właśnie w Dżebostanie na granicy ukraińsko-białoruskiej. I paradoksalnie właśnie to też nawet pomaga i gra na korzyść strony ukraińskiej. Rosjanie te wszystkie, nawet te śmieszne argumenty muszą brać pod uwagę, bo sztuką nie jest rzucić do natarcia przez jedną drogę załóżmy dwóch brygad pancernych albo zmechanizowanych, wiedząc, że te pojazdy nie zjadą z tej drogi, czyli no, Rosjanie chyba wiedzą, czym zakończyła się taka akcja w momencie operacji Market Garden w 1944 roku. Tym bardziej, że Ukraińcy lekcje ostatnio odrobili i tak naprawdę północ kraju jest tak naprawdę perfekcyjnie, można powiedzieć, przygotowana do ewentualnego zagrożenia. To widać po i amatorskich zdjęciach i komunikatach, że lekcja z lutego została odrobiona. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był Artur Mice, któremu dziękujemy za poświęcony czas. Państwa oczywiście odsyłamy na profil Artura i oczywiście map. Nasze informacje Artura znajdziecie również na naszym profilu War News, na który zapraszamy. Dziękuję Ci, Arturze, za poświęcony czas. Państwa zachęcam do subskrypcji naszych kanałów i mam nadzieję, Arturze, że nie po raz ostatni jesteś gościem naszego kanału i w najbliższym czasie znowu będziemy mogli porozmawiać. Do zobaczenia. Miłego dnia życzę wszystkim.